10 kontrowersyjnych postaci historycznych Historia zna przypadki osób jednoznacznie dobrych Jak na przykład Jan Paweł II Czy też jednoznacznie złych Jak Adolf Hitler Są jednak osoby kontrowersyjne Które mają swoje zasługi Ale mają też swoje grzechy A przez to mają rzeszy przeciwników i zwolenników A to oni Francisco Franco, hiszpański dyktator wojskowy, przywódca antyrepublikańskiego przewrotu i szef państwa Hiszpanii. Jego polityka jednoznacznie potępiana jest w środowiskach lewicowych i centrolewicowych, przez które Franco zazwyczaj widziany jest jako faszysta i stawiany w jednym szeregu z Mussolinim i Hitlerem. Natomiast w środowiskach prawicowych i centroprawicowych spotkać się można ze skrajnie różnymi ocenami postaci. Najczęściej przytaczanym argumentem w obronie generała Franco jest ten, że wobec zagrożenia ze strony Komunistów i anarchistów powstała nadzwyczajna sytuacja wymagająca niecodziennych działań. Zatrzymał czerwony terror i komunizm, z drugiej strony zasłynął z prześladowań katalończyków, wprowadził obozy koncentracyjne zarządzane przez Gestapo i dopuścił się handlu ludźmi. Co myślicie? Czy te działania były uzasadnione w obliczu czerwonego terroru? Czy jednak Franco trochę przesadził? A może był całkowicie zły? Oczywiście zostawiam opinię Wam. Fidel Castro, kubański rewolucjonista, polityk i adwokat, przywódca rewolucji kubańskiej, faktyczny przywódca Kupy w latach 1959-2008. W 1959 roku objął stanowisko premiera, a w 1965 roku sekretarza rządzącej Komunistycznej Partii Kuby. Zwolennicy Fidela Castro wskazywali na wciąż wysokie poparcie społeczne. Twierdzili, że represje polityczne były niezbyt ostre. Za jego zasługę uznawali wyzwolenie Kuby spod dyktatury batistowskiej oraz twierdzili, że w okresie od 1959 do 1991 roku nastąpiło znaczne polepszenie warunków życia Kubańczyków. Za trudności gospodarcze winili sankcje ze strony USA oraz utratę pomocy ze strony państw byłego bloku wschodniego. Był ostro krytykowany przez rządy i organizacje praw człowieka w świecie zachodnim oraz powszechnie pogardzany przez rząd USA. Jego krytycy określali go mianem dyktatora. Zdaniem przeciwników rządy Castro spowodowały tysiące ofiar. W roku 2003 71 osób Amnesty International uznała za więźniów sumienia. Raporty tej organizacji wskazują również, na złe traktowanie więźniów, a nawet stosowanie tortur. Pozwolę sobie na kilka słów na temat Kuby. Mam na koncie nawet pracę naukową i jest to zdecydowanie mój konik. I z dokumentów, które przewertowałem, można śmiało stwierdzić, że Fidel Castro jest rewolucjonistą, wyzwolicielem, powstańcem. Tak, okej, okay, ale jako polityk czy przywódca państwa? Nie. Do 1961 roku, czyli dwa lata po objęciu władzy przez Castro, na Kubie była naprawdę bardzo fajna sytuacja. Odbudowywali wszystko i dostawali kupę kasę od Związku Radzieckiego. Gdy w 1961 roku doszło do inwazji w Zatoce Świni, Fidel zaczął mieć antyamerykańską manię, i jego rządy zaczęły się zmieniać w dyktaturę, taką, jaką znamy dziś. Kubie był potrzebny Fidel Castro ale nie były potrzebne jego rządy. To trochę jak w Polsce, mieliśmy okupację niemiecką, Roscy nas wyzwolili w cudzysłowie, co jest dobre, ale złe jest to, że sami zaczęli rządzić. Tak było na Kubie. A co wy o tym myślicie? Lech Wałęsa, polski polityk i działacz związkowy z zawodu elektryk, czołowy opozycjonista w okresie PRL, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Solidarności w 1983 roku laureat Pokojowej Nagrody Nobla, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pracując jako elektryk w Stoczni Lenina Lech Wałęs został działaczem związkowym, za co był represjonowany przez władze PRL, poddany inwigilacji, zwolniony z pracy i wielokrotnie aresztowany. W sierpniu 1980 roku odegrał kluczową rolę w negocjacjach, które doprowadziły do zawarcia porozumień sierpniowych. Przełomowej ugody między strajkującymi pracownikami a rządem, był współzałożycielem ruchu związkowego Solidarność. 17 września 1980 roku został wybrany na jego przewodniczącego. Tygodnik Time. Uznał go za człowieka roku 1981 oraz za jednego ze stu najważniejszych ludzi stulecia. Od czasu przemian ustrojowych w Polsce pojawiały się zarzuty, że Lech Wałęsa współpracował ze służbą bezpieczeństwa, organem policji politycznej w PRL. Jest postacią kontrowersyjną z tego względu, że w przeszłości reprezentował coś dobrego, opór przeciwko komunie, jednakże współcześnie zaczął bratać się z osobami, które podzielają poglądy jego rywali. Ryszard Kukliński, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady, zastępca szefa zarządu operacyjnego sztabu generalnego Wojska Polskiego od 1970 roku agent wywiadu amerykańskiej CIA, na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego ewakuowany przez CIA do Berlina Zachodniego. Według samego Kuklińskiego nawiązał on współpracę z CIA w 1972 roku. Według jego relacji planował zawiązać w Wojsku Polskim spisek przeciwko Związkowi Radzieckiemu, jednak CIA odwiodła go od tego, jako od działania skazanego na niepowodzenie. Zamiast tego poproszono go o przekazywanie informacji mogących zaszkodzić Związkowi Radzieckiemu. W latach 1971-1981 Kukliński przekazał na zachód ponad 40, Tysięcy stron dokumentów dotyczących PRL, Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Dokumenty te dotyczyły m.in. planów Związku Radzieckiego użycia broni nuklearnej, danych technicznych najnowszych sowieckich, broni rozmieszczenia radzieckich jednostek przeciwlotniczych na terenach Polski, metod stosowanych przez Armię Czerwoną. W celu uniknięcia namierzenia jej obiektów przez satelity szpiegowskie, planu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, być może uratował świat przed trzecią wojną światową. Według jego relacji Polska miała stać się jednym wielkim poligonem atomowym. Wśród zarzutów wymieniane jest złamanie przysięgi wojskowej i narażenie infrastruktury kraju oraz polskich sił zbrojnych na straty podczas ewentualnej wojny. W przypadku wojny, jak mówił dokument podpisany przez Jaruzelskiego, Związek Radziecki przejąłby kontrolę nad wojskiem Polskim. Bohater czy zdrajca? Jak odbieracie współpracę z obcym państwem w tym przypadku? Robert Edward Lee amerykański inżynier i wojskowy pułkownik kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych wyróżnił się w wojnie amerykańsko-meksykańskiej oraz generał Armii Stanów Skonfederowanych w czasie trwania wojny secesyjnej, a późniejszym okresie mianowanym głównodowodzącym Wojsk Konfederacji. W związku z tym, że służył w Armii Konfederacji, to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych był zdrajcą. Lee ubiegał się o objęcie go powojenną amnestią, jednak był zbyt ważną osobą we władzach Konfederacji, by tak się stało. Lee był wzorem dla wielu południowców, ale był też bohaterem Stanów Zjednoczonych sprzed wojny secesyjnej. W 1975 roku pośmiertnie Kongres Stanów Zjednoczonych przywrócił mu obywatelstwo, jednakże kontrowersje pozostają. Ulises Grant. Jak już jesteśmy przy wojnie secesyjnej, amerykańskiej, generał, 18 prezydent USA. Może dziś nie ma już na jego temat tak głośnej debaty, ale była za czasów jego życia. W 1852 roku Grant został mianowany kapitanem Stanów Zjednoczonych. Będąc daleko od rodziny zaczął spożywać nadmierne ilości alkoholu, za co mógł zostać postawiony przed sądem wojskowym. W związku z tym odszedł z armii. Po apelu Lincolna powrócił do armii i został mianowany dowódcą oddziału w Missouri, gdy wybuchła wojna secesyjna. Na Grant odnosił sukces za sukcesem. Można powiedzieć, że sam wygrał tę wojnę, ale nie podobało się to innym przywódcom, i ci zgłosili się do Lincolna, aby odwołać go ze stanowiska. Lincoln całkowicie poparł działania Granta, twierdząc, że sam zaopatrzyłby innych dowódców w alkohol, gdyby tylko byli tak sprawni jak Grant. W końcu Grant został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pomimo, że opinia publiczna i władze Partii Republikańskiej zdawały sobie sprawę z korupcji i alkoholizmu prezydenta, otrzymał on nominację już w pierwszym głosowaniu. Z czasem zaczęły wychodzić inne machloje, związane m.in. z nielegalnym handlem alkoholem na czym innym? To dopiero pokręcona postać. Z jednej strony rządził dobrze i dawał ludziom zwycięstwa, ale na szczeblu instytucyjnym był tragiczny. Co o nim myślicie? John Kennedy, amerykański polityk, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Sprawował prezydenturę w okresie zimnej wojny, a większość jego prezydentury skupiała się na regulacjach stosunków ze Związkiem Radzieckim. Największą aktywność prezydent wykazywał w dziedzinie polityki zagranicznej. Wśród biografów panują spory, czy Kennedy był zwolennikiem polityki dialogu ze Związkiem Radzieckim, czy też popierał ostrą dyktaturę antykomunistyczną. Jego działania wskazują na balansowanie wokół obu idei, czego skrajnymi przykładami mogą być próba polepszenia relacji z państwami socjalistycznymi i blokada Kuby. Osobiste zaangażowanie w sprawy międzynarodowe sprawiły, że w Stanach Zjednoczonych uważano, że Kennedy jest nie tylko prezydentem, ale też sekretarzem stanu. W zakresie polityki wojskowej był zwolennikiem doktryny elastycznego reagowania, czyli jak ktoś podskoczy to w pysk, żeby siedział cicho. Z jednej strony jego prezydentura jest oceniana pozytywnie, z drugiej działał bardzo agresywnie, między innymi dokonał inwazji na Kubę, no i dostał w pierdziel. Co myślicie o nim? Ernesto Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz z zawodu lekarz. Temat rzeka mówi się o nim „brutalny, ale sprawiedliwy”. Faktycznie, Che Guevara głównie gani się za brutalność, egzekucję, karę śmierci, którą wykonywał w sumie zgodnie z kubańskim prawem, czy też bardzo rozbudowany system represji. Ciekawostka taka będzie. Jak wspomniałem, temat Kuby to mi temat najbliższy i często czytam w komentarzach jakieś oskarżenia odnośnie Czech. I faktycznie nie był on święty, ale większość rzeczy, o które jest oskarżany, to sprawka Raúla Castro, bo to on chyba był najbrutalniejszym dowódcą rewolucji kubańskiej. Do 1964 roku Cze Guevara był zapalonym komunistą, jednak gdy odbył podróż po Europie nie zaplanowano przez Związek Radziecki, stwierdził, że coś jest nie tak i kraje kapitalistyczne rozwijają się szybciej niż Związek Radziecki. Stworzył on więc teorię, że droga do komunizmu może wieść jedynie przez kapitalizm, że ludzie sami zmęczą się wyzyskiem i jeśli się odpowiednio ich zachęci do altruizmu społecznego, staną się komunistyczni z własnej woli. Nie podobało się to Związkowi Radzieckiemu. Zastanawialiście się, po co trzeba walczył w Boliwii albo w Kongo? Literatura zachodnia mówi, że chciał po prostu wprowadzić tam komunizm. O tak. No nie do końca. Był to czas zimnej wojny, zaś Ameryka Południowa wyzwalała się spod kolonialnych dyktatur dużych państw. Czes zależało, aby objąć władzę w jego rodzinnym kraju, Argentynie, ale sytuacja była tam zbyt ciężka, więc namówiono go, aby nie jechał do Argentyny, tylko balił rządy w innych państwach i to zachęci Argentynę do wsparcia go. W rzeczywistości Fidel Castro pozbył się go, wysyłając go do Boliwii i do Konga, a Związek Radziecki przestał cisnąć kubę. Czes zmarł, Fidel nie miał już problemu z jego gadaniem, Ruscy się ucieszyli, bo obnażał ich wady, a Amerykanie byli szczęśliwi, bo jednego przeciwnika mniej. O taka historia, która jest we wszystkich książkach poświęconych Kubie, szczególnie polecam Che Guevara autorstwa Jorge Castaneda. A w internecie nie mówi się wcale o tym. Che Guevara jest chwalony za reformy, rozbudował opiekę zdrowotną, otworzył szkoły i był osobą wykształconą. Więc się na tym znał. Jest chwalony za krytykę Związku Radzieckiego i za wspieranie ubogich. Krytyka odnosi się do bezwzględnego podejścia do promocji komunizmu. Zachwalał również skuteczną nienawiść, która czyni z człowieka efektywną, działającą szybko, selektywnie i bezwzględnie maszynę do zabijania. Kubańczycy wierzą, że gdyby to on doszedł do władzy, a nie Fidel Castro, Kuba byłaby lepszym państwem. Jak myślicie, czy bezwzględność można usprawiedliwić dobrymi celami? Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. W dwudziestoleciu międzywojennym, a także po zakończeniu tego okresu historii Polski, wokół osoby pierwszego marszałka Polski, budowany był swoisty kult. Podczas okupacji niemieckiej i okresu PRL, kult Piłsudskiego był zwalczany przez władze. Przyczyniło się to jednak do jego wzmocnienia. Po transformacji ustrojowej w Polsce w 89 roku marszałek Piłsudski uznawany jest za jedną z najwybitniejszych postaci w historii kraju. Piłsudski jest postacią, której zasługi dla niepodległości Polski są powszechnie uznane, ale jednocześnie wiąże się z nim wiele kontrowersji. Najważniejsze kwestie to sprawa wyznania marszałka i zarzut instrumentalnego traktowania religii. Istnieje spór, kto był w rzeczywistości autorem uderzenia znad Wieprza podczas bitwy warszawskiej. Józef Piłsudski oskarżony był także o współ pracę i szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piłsudski oskarżony jest o dążenie do wprowadzenia swojej dyktatury, stworzenie obozu w Berezie Kartuskiej, czy przez swoich zwolenników krytykowany jest za porzucenie socjalistycznych ideałów na rzecz konserwatyzmu. Jak dla mnie jest bohaterem, a dla was? Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki, jeden z przywódców ruchu przeciw dominacji białych, działacz na rzecz praw człowieka, mąż stanu, laureat pokojowej Nagrody Nobla. W chwili wstąpienia do kongresu był afrykańskim nacjonalistą, jawnie sprzeciwiał się kapitalizmowi, prywatnej własności gruntów i rządom wielkiego pieniądza. Dystansował się przy tym od komunizmu, który odrzucał. Od ideologii tej odrzucał go ateizm sprzeczny z jego chrześcijańskim wyznaniem za podstawę demokracji uznawał wolność słowa i odpowiedzialność. W RPA powszechnie uznawany jest za ojca narodu i narodowego wyzwoliciela. Pojawiają się głosy krytyki oskarżającego o prześladowanie białych oraz zamachy terrorystyczne. Obrońcy tego człowieka twierdzą, że zamachy przeprowadzone przez niego uderzały jedynie w infrastrukturę, a nie w ludzi, co potwierdzają dokumenty. Przypisuje mu się jednak większość zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w latach osiemdziesiątych, kiedy ten siedział w więzieniu. Czy za Coś, co zrobili jego następcy, można oskarżyć bezpośrednio Mandelę, to również pozostawiam do oceny Wam.